część dzisiejszej uroczystości, którą nazwaliśmy pokoleniowym spotkaniem wyjątkową lekcją historii. Proszę wszystkich o powstanie. Majorem Stefanem Starzyńskim, prezydentem Warszawy,
zawiązują konspiracyjną organizację wojskową o nazwie Służba Zwycięstwa w Polsce. Równolegle, naczelny wódz, marszałek Ryzyk-Śmigły, poprzez swego wysłannika majora Galinata, przysyła z Bukaresztu, z Rumunii, rozkaz o zorganizowaniu konspiracyjnej organizacji wojskowej w kraju. Tegoż dnia, 27 września 1939 roku, generał dywizji Juliusz Rummel, dowódca obrony Warszawy, podpisał dokument o treści. Dany mi przez naczelnego wodza w porozumieniu z rządem pełnomocnictwo do dowodzenia w wojnie z najazdem na całym obszarze państwa przekazuję generałowi brygady Michałowi Cekarzewskiemu Karaszewiczowi z zadaniem prowadzenia dalszej walki o utrzymanie niepodległości i całości granic. Generał Cekarzewski przeszedł do cywila, zdjął mundur, włożył ubranie cywilne, otrzymał dokumenty lekarza i zaczął objeżdżać kraj po to, ażeby tworzyć zalążki polskiego państwa podziemnego. W jesieni 1939 roku był między innymi w Tarnowie. Drodzy kadeci, drodzy młodzi Polacy, warunki do tworzenia konspiracji były wtedy bardzo trudne. Niemcy wprowadzili od początku okrutny, ciężki terror za posiadanie radia kara śmierci, za posiadanie broni oczywiście kara śmierci, za różnego rodzaju sabotaż, zrywanie chociażby ogłoszeń niemieckich, kara śmierci. Zaczęto ich zdolać, aresztować, wywozić do obozu, rozstrzeliwać. Podobnie czynili to Sowieci we wschodniej części Polski. Jakie były warunki do tworzenia konspiracji? Przede wszystkim do tworzenia konspiracji potrzebna jest jakaś łączność. Otóż nie było telefonów wtedy w ogóle komórkowych. Telefony przewodowe były, ale trudniej z nich było korzystać z uwagi na podsłuch. Nie było środków lokomocji takich jak jak autobusy, busy, prywatne, samochody prywatne. Rarytasem był, powiedzmy, rower wykorzystywany do tworzenia łączności. No i ograniczona ilość kolei. Łączność i nawiązywanie wobec tego tych nici konspiracji odbywa się głównie ustnie. Od osoby do osoby, a środkiem lokomocji to były nogi. I tak jak powiedziałem, w ograniczonym stopniu rolę. Taką główną rolę w tej przekazywaniu łączności to odbywały dziewczyny łączniczki. Mimo wielu przeszkód i panującego terroru okupanta, dzięki olbrzymiemu wysiłkowi konspiratorów w ciągu 5 lat wojny na całym obszarze Rzeczpospolitej ukształtowało się polskie państwo podziemne. Kierowany z wolnej ziemi sojuszników, najpierw z Francji, potem z Anglii. I kierowane było to państwo stamtąd przez legalnego prezydenta, rząd i naczelnego. Delegatura rządu na kraj, państw przedstawicielstwo naszego dowództwa, naszej władzy, będąca tu w kraju, składa się z 18 departamentów. I w znacznym stopniu kierowała życiem społeczeństwa polskiego i to takim poziom przede wszystkim ideowym, politycznym, społecznym, ale również w znacznym stopniu gospodarczym. Wreszcie bardzo ważną rzeczą w ramach polskiego państwa podziemnego była sprawa sądownictwa. Istniały specjalne sądy i państwowe sądy. Zajmowało się tym kierownictwo walki cywilnej oraz Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, czyli nie mylić ze Służbą Bezpieczeństwa, prawda? Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, czyli podziemną policję państwową.
Harowano wyroki, karano kolaborantów, karano za przestępstwa pospolite, zaczynając od kary chłosty do kary śmierci włącznie. Wreszcie, przewidując i wierząc, że Polska odzyska niepodległość, zastanawiano się, jak będzie odtwarzany kraj. Poza tym zapisywano, kontrolowano straty, jakie poniósł przemysł, rolnictwo, komunikacja i łączność na bieżąco. Proszę Państwa, walkę zbrojną prowadziło zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego, czyli Armia Krajowa. Dziewczynki i chłopcy. A Armia Krajowa to by wszystko dzieci. Ale w ramach takiego, że tak powiem, pewnej rekapitulacji, w ramach utrwalenia, to ja tylko przypomnę. Mianowicie tak, że zadaniem Armii Krajowej, a raczej celem powiedziałbym, to było organizowanie walki bieżącej. Polegało na tym, ano trzeba jakiegoś konfidenta, który niebezpiecznie zlikwidować, albo jakiegoś więźnia odbyć, albo inne bieżące jakieś takie jednostkowe sprawy wykonywać. Ale to już w ramach walki. Dalej. Podstawowe zadanie, przygotowanie powstania powszechnego. Warunka, gdy zaistnieją ku temu warunki. Tak, przygotowanie do odtwarzania sił zbrojnych w ramach odzyskiwania niepodległości. Znaczy jakieś zabezpieczenie, jakieś zbiórki, jakiś magazyn, jakieś powołanie, prawda, jakieś odezwy i tak dalej, to co robi w tej chwili w OKW. No i wreszcie, powiedziałbym też takie finalne określenie, to jest odzyskanie niepodległości i całości granic. Ogólnie rzecz biorąc, zadaniem było od początku przygotowanie powstania powszechnego. Powiem, że byliśmy krajem, który najmocniej o tym myśli, właściwie jedyny. Wiele państw, w tym Francja, Czechosłowacja, Węgry, tam wszędzie powstawały, czy nie mówiąc Litwa, Łotwa, Ukraina, rządy kolaboracyjne. Ale żeby osiągnąć te cele, trzeba wykonać, było pewne zadanie. I szybciutko te zadania, zakładam, że wiecie, ale ja jeszcze przypominam, że trzeba było tak prowadzić nabór i zaprzysięgać żołnierzy. Prowadzić szkolenie ogólnowojskowe specjalnościowe. Zorganizować, utrzymywać łączność na szczeblach małych, a więc od plutonu, poprzez obwody, poprzez okręgi na szczeblu krajowym i między krajem, a za granicą, prawda? Zdobywać, produkować, przejmować broń i amunicję. Jak trzeba było to ją kupować, jak trzeba było to kraść, bez grzechu, moim zdaniem, prawda? Bo to Niemcy w ramach walki. Prowadzić wywiad, kontrwywiad, prowadzić sabotaż, dywersje różnych szczebli, od najdrobniejszych do działań takich typu, prawda, jak akcja V1 czy V2 wywiadowcza, prowadzić własną informację i przeciwdziałać innej, prawda, propagandzie, opracować szczegółowe i zmieniające się z roku na rok, z miesiąca na miesiąc plany do przygotowania powstania powszechnego. To zdanie jeszcze rozszerzę, mianowicie tak, łączność jakichś akcji, prawda, w danym terenie między poszczególnymi żołnierzami, którzy to są, jaki jest, kto kogo wezwie, skąd, jakie środki wyjąć broń, prawda, jak dojść, którymi drogami, którymi ścieżkami, o której godzinie, jakie są sygnały i tak dalej. To było na każdym miejscu, żeby z danej wsi, z danej powiedzmy, z danego plutonu, żeby porobić koncentrację. Nie działo się to, ponieważ miało być powstanie powszechne, więc w całym kraju. Była to olbrzymia, wieloletnia praca konspiracyjna, szalona praca w warunkach trudnych prowadzona. Trudnych, a łączność była głównie właśnie, jak powiedziałem, piechotą i różnymi prymitywnymi środkami. Trudnych. A jednak wszystko było przygotowane. Wiemy, że nie było warunków do powstania powszechnego, więc zaistniała tylko akcja burza. Moi drodzy, do wykonania tych obronnych zadań
przyczynił się nie tylko działaczy i żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, ale znaczna część narodu polskiego, ogólnie spójna, popierająca walkę, solidarna, wytrwała, ostrzegająca, ukrywająca, żywiąca i pomagająca walce. Podziemne państwo polskie istniejące, walczące wbrew terrorowi okupantów, organizowało opór całego społeczeństwa i pozwalało na godną postawę Polaków walczących i niepodlegających zniewoleniu. Jedynie spośród krajów podbitych przez Niemców w Polsce nie powstał rząd kolaborujący z okupantami. W innych krajach powstawały. Dzięki Bogu i woli narodu zaistniało polskie państwo podziemne z jego zbrojnym ramieniem, Armią Krajową. Przez ponad 5 lat trwało i walczyło oraz dodawało Polakom sił do kroczenia za zawołaniem Bóg, honor, ojczyzna. Po ponad 70 latach od czasu polskiego państwa podziemnego został już niewielu działaczy żołnierzy Armii Krajowej, działaczy polskiego państwa podziemnego i żołnierzy Armii Krajowej. I właściwie przemija już ich czas. Proszę Państwa, dlatego w imieniu ostatnich już żyjących działaczy polskiego państwa podziemnego oraz żołnierzy Armii Krajowej z obwodów Tarnów, Brzeszko i Dąbrowa Tarnowska proszę Was, młodych ludzi, młodzież przede wszystkim, kadetów 16 liceum imienia Armii Krajowej, przyjmijcie od nas testament pokoleniowy. Przyjmijcie od nas testament pokoleniowy. A o to prosimy. Po pierwsze, utrwalajcie, dbajcie i chrońcie niepodległość Polski. Bo niepodległość nie jest dana na zawsze. Trzeba ją bronić, trzeba ją pielęgnować, trzeba ją utrzymywać. O niepodległość walczyło szereg pokoleń waszych przodków. I druga prośba. Przenoście etos walki oręża polskiego z czasu II wojny światowej, w tym walki polskiego państwa podziemnego i Armii Krajowej, w kolejne pokolenia Polaków. Czyńcie to poległym na chwałę, żyjącym ku pamięci, a potomnym dla dodania sił do trwania przy tradycji szkoły na żółt. Jeszcze za w imieniu żołnierzy Armii Krajowej, Inspektoratu Tarnów i rodzin dziękujemy Wam gorąco, kadetom 16 liceum im. Armii Krajowej, za to, że jesteście z nami, że niesiecie naszą tradycję, że utrwalacie patriotyzm na terenie środowisk waszych, na terenie Tarnowa. Życzymy Wam zdrowia, radości, powodzenia w nauce, dobrej pracy w kraju, tu, w Polsce. A jeżeli byście wyjeżdżali, to wracać. Długich, szczęśliwych lat życia, bez kataklizmów i bez wojen. Natomiast całej społeczności 16 liceum imienia Armii Krajowej, jej dowódcą, panią dyrektor Ewą Witeczką, na czele dziękujemy za przygotowanie tej uroczystości, za udzielaną nam zawsze pomoc, za przyjazne, gorące serce, za to, że pięknie wychowujecie młodzież po polsku, tak jak nas wychowywali nauczyciele w okresie II Rzeczpospolitej i w ramach tajnego nauczania w ramach polskiego państwa podziemnego. Życzymy wszystkiego dobrego całej szkole. Jeszcze raz